Cześć moi mili, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Poradnik Jegera. Ja mam na imię Tomek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taki efekt postarzanych płyt betonowych. Czego będziemy potrzebować do wykonania tego efektu? Oczywiście betonów. Ja będę używał betonu w dwóch kolorach. Bazą będzie beton w kolorze Roma i wierzchnią warstwą będzie beton w kolorze Bianco, czyli takim bardzo jasnym. Oczywiście gruntu szczepnego, czyli podkładu, na którym będziemy aplikować cały materiał. I lakieru zabezpieczającego. Jeżeli chodzi o narzędzia, potrzebujecie szpachelki, pacy, oczywiście wałka do tego, żeby zaaplikować podkład i poziomicy do tego, żeby wyznaczyć płyty. Nie tracimy czasu i zabieramy się do pracy, ale jeszcze wcześniej zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili lajka oraz komentarz i pamiętajcie o tym, żeby zostawić dzwoneczek, tak żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Przystępujemy do aplikacji betonu. Oczywiście pierwszym etapem jest grunt. Ja tą ściankę mam już przygotowaną. Jeżeli chodzi o wydajność tego gruntu, to jest 6 metrów. Aplikujecie go wałkiem, klasycznie góra-dół, jedną warstwę. Czas chnięcia to jest około 4 godziny. Przystępujemy do aplikacji betonu. W pierwszej kolejności zaaplikujemy ten kolor ciemniejszy, czyli kolor Roma. Rozprowadzacie go klasycznie we wszystkie strony, cienko, na grubość około 1 mm. Oczywiście, tak jak przy każdej aplikacji dbamy o to, żeby ta krawędź była w miarę nieregularna. Ja tą ściankę robię w ten sposób do samego końca. Starajcie się przy aplikacji nie zostawiać żadnych zgrubień. Rzeczywiście wyciągamy ten materiał praktycznie na zero. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli używacie więcej niż jednego opakowania betonu w tym samym kolorze, mieszajcie te opakowania ze sobą, tak żeby uzyskać prawidłowy kolor. Pierwszą warstwę betonu mam już zaaplikowaną. Czas cięcia tej warstwy to jest 4 godziny. Mam dla Was też taką jedną wskazówkę. Jeżeli będziecie robić imitację płyt za pomocą taśmy, pamiętajcie o tym, żeby tą pierwszą warstwę, którą aplikujecie, w momencie, kiedy ta ścianka przysycha, wygładzić za pomocą właśnie pacy w ten sposób. Tak, żeby troszeczkę ten materiał wypłaszczyć. Dzięki temu po prostu ta taśma będzie Wam się lepiej trzymać. No i kochani, przystępujemy do aplikacji drugiej warstwy betonu. Tym razem to będzie ten beton w kolorze Bianco. Aplikujemy go we wszystkie strony. W tym wykonaniu ja tą warstwę będę aplikował troszeczkę grubiej. Po to, żeby wżery, które będę wykonywał, były po prostu głębsze i bardziej widoczne. Pamiętacie oczywiście o nieregularnej krawędzi. Aplikujecie fragment od metra do 2 m2. Wracacie się i w momencie, kiedy to jest lekko podeschnięte, stampujecie pacą. Zostawiacie to chwilę do przeschnięcia i później to będziemy zagłaskiwać. Ja w ten sposób wykonuję całą tą ścianę. Spotkamy się przy wygładzaniu tego materiału. Moi kochani, przyszedł czas na wygładzenie tego betonu. Idealnym momentem na wygładzenie jest moment, w którym paca ślizga nam się po powierzchni, nie stawia oporu. Opór jest stawiany wtedy, kiedy ten beton jest po prostu jeszcze za mokry. A tutaj możemy przejechać, nie ma tak naprawdę żadnego oporu. Możemy śmiało takimi ruchami okrężnymi zagłaskiwać tą strukturę. Ja w ten sposób zagładzę tak całą ściankę. Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie super duże powierzchnie, żeby jednak kontrolować tą ścianę, co jakiś czas się wracać i sprawdzać, czy na jakimś większym fragmencie, który robiliście wcześniej, ten beton już nie jest odpowiedni do tego, żeby właśnie go wypolerować. Zaraz po tym, jak wygładziliśmy sobie tą ścianę, przystępujemy do wykreślenia szprosów, czyli tych linii czy płyt betonowych. Ja sobie tutaj oddzieliłem co 67 cm takie odstępy, gdzie za pomocą poziomicy i magicznego śrubokręta płaskiego, takiego 3 mm, będę to wykreślał. Przykładam sobie poziomicę do wyznaczonej odległości, łapię poziom i za pomocą tego śrubokręcika ściągam nadmiar materiału. Nie przyciskam od razu bardzo mocno, tylko etap po etapie. Najpierw wierzchnią warstwę, za jakiś czas sobie ten śrubokręcik trzeba oczyścić i coraz głębiej, tak żeby się przebić do tej pierwszej warstwy w kolorze Roma.
Po wykonaniu tych podziałów należy oczywiście też prosy oczyścić sobie pędzelkiem i delikatnie wygładzić pacą. Całość tych prac możecie też wykonać za pomocą taśmy. My użyliśmy dzisiaj tego śrubokręta, dlatego że chcieliśmy, żeby te podziały, one były takie bardzo nieregularne, one wyglądają po prostu o wiele bardziej naturalnie, ponieważ są takie nieperfekcyjne. Ale możecie oczywiście też przykleić sobie taśmę, zarzucić ten beton, odkleić taśmę i też będziecie mieli szprosy, no ale będą one wyglądały troszeczkę inaczej. Moi kochani, przechodzimy teraz do postarzenia tego betonu. Pokażę Wam taki najprostszy sposób, który nie będzie angażował po prostu jakichś kolejnych produktów. Robimy to, z czego mamy. Potrzebujecie troszeczkę tego betonu w kolorze Roma, ciemniejszego. Ja dosłownie użyłem szpachelkę i dolewam do tego wody. Nie wiem, czy będzie to widać, żeby widzowie zobaczyli, że to jest taka rzadziutka konsystencja. Widać to? To ma być właśnie dokładnie tak rzadkie, praktycznie jak woda. Za pomocą gąbki, lekko dociskając, pozostawiacie ten taki ciemniejszy pigment. Ja jeszcze to tutaj zrobię taki zaciek właśnie w tym momencie, gdzie jest ten otwór. Możecie to miejscami też gdzieś pozostawiać, nie wiem, czy to widać. I kluczową rzeczą jest to, żeby oczywiście nie zostawiać tego do wyschnięcia, tylko delikatnie to jeszcze przepolerować pacą. Wtedy ten ciemniejszy pigment ładnie się zblenduje i rzeczywiście to będzie wyglądać na takie lekko podbrudzone. No i kluczową informacją jest to, że nie robimy tego na suchej ścianie. Wykonujemy to zaraz po tym, jak zrobiliśmy te podziały na płyty, czyli ta ściana jest jeszcze wilgotna, ona nie jest sucha. Tak przygotowaną, postarzoną ściankę pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny i ona będzie gotowa do ostatniego etapu, czyli zalakierowania, zabezpieczenia powierzchni. Dobrze, moi drodzy. Pozostaje nam ostatni etap naszych prac, czyli zabezpieczenie tej ściany betonowej. Używamy oczywiście do tego protektora do betonu. Wydajność tego lakieru to jest 12 metrów kwadratowych. Czas schnięcia około 4 godziny. To, co musicie pamiętać. Podczas lakierowania używamy małego wałeczka z mikrofibry. Ważne, żeby ten wałek był nie myty, tylko nowy i czysty. I rozprowadzacie ten lakier tak naprawdę możliwie najbardziej chaotycznie, jak się da. Czyli we wszystkie strony, pod różnymi kątami. Unikamy ruchów góra-dół, ponieważ te miejsca, te zgrubienia, które powstają podczas takiego malowania, mogą nam przebarwić całą ściankę. Dlatego ten lakier rozprowadzamy we wszystkie strony. Moi kochani, dokonaliśmy tego. Teraz wiecie, jak wykonać postarzony beton u siebie w domu. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny i udzieliłem Wam cennych wskazówek, które ułatwią Wam pracę. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili lajka, jeżeli film Wam się podobał, oraz komentarz. Pamiętajcie też o tym, żeby wcisnąć sobie dzwoneczek, tak żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi nowymi filmami. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście odwiedzali nasze salony firmowe, które znajdują się we Wrocławiu, w Warszawie, w Katowicach, w Gdańsku i w Poznaniu. Pamiętajcie też o tym, żeby odwiedzać nasze media społecznościowe, czyli TikToka, Facebooka, Instagrama, Pinteresta i bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli i inne. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!